Może dlatego, że mówi i pisze się o pani jako o osobie kapryśnej, nieznośnej, niesłownej i nieprzystępnej. Chciałabym spotkać się z osobą, która była świadkiem moich kaprysów. W pracy wymagam porządku i dyscypliny. W życiu nie znoszę fałszu i zakłamania. Nie wymagam apartamentów i dywanów na estradzie, o co mnie posądzano. Podczas moich koncertów, z którymi czasami wyjeżdżam w trasę po małych miastach i miasteczkach, pragnę mieć dobrze przygotowaną salę do występu i dobrego organizatora, potrafiącego sprawnie pokierować programem. Zapraszam pana na jedną z takich tras. A zobaczy pan, w jakich warunkach występuję. Często nie mam gdzie się umyć i uczesać. O moich występach w Krakowie i Zakopanem szeroko rozpisywała się prasa, ale nie wspomniano o tym, że towarzyszyła mi pijana orkiestra i przypadkowo skompletowany balet. Piszący oparli się na relacjach organizatora moich recitali, w cudzysłowie, który zrobił wszystko, aby mnie oczernić, co zresztą mu się udało. No bo przecież to widać po tej cerze bladej. Pana ciągnie zawsze na lewo zamiast na prawo. Kiedy pan był u spowiedzi ostatni raz? No kiedy? Pójdę po tym koncercie. No wie pan co? Ale mądry. Tylko boję się pokuty. Ale mądry. Po coście te dziurki zrobili? Oni jeszcze mnie podglądają, jak ja się przebieram. Nie, to wstyd, naprawdę. Ładnie to tak. To jest deta. Dwie dziurki zrobili. Jedna dziurka była niżej, a druga dziurka wysoko. No i przy której dziurce pan ja byłem? Pan przy tej niskiej, a Wojtek przy tej wysokiej. Tak, Wojtek mnie na barana trzymał. No wie pan. Ja tylko... Tak, ale... Co panu do głowy wpadło? Przyjechali po mnie na koncert. Ktoś podjechał, pytał o mnie, czy tu mieszka pani Willas. A co pan odpowiedział? Że pani nie poszła... Nie ma pani Violety, bo poszła z facetem do lasu. Tak. No jak, no i co sobie pomyśleli? No wie pan co? Bo nikt nie wie, z jakim facetem do lasu. A facet to mój pies. I jeszcze mówi, ona ma Adolfa Hitlera i ma pułkownika Kaddafiego. No i po co pan to ludziom opowiada? Chce pan też kupi jakiegoś Ajatollaha Chomeiniego. A w sobotę leci goniec do mnie i niesie paczkę, tak jakby buty, po butach, paczka z butów. I pisze pan, Janusz Sent przesyła pani tą paczuszkę. Patrzę, co to za paczka, dziurki ma zrobione. Otwieram, a tam pisze, kogut narosł, żywy. Co mu do głowy strzeli? Bo pani dobry makaron robi. Teraz. I ja myślę, żywy. On nóżki ma związane. Tymi oczkami tak na mnie patrzy. Szybko mu odwiązałam te nóżki. Mówię, narosł żaden nie będziesz. Broń Boże. Puściłam go na ogródek. Ale smutny był ten mój kokot. Bo narosł go w żadnym wypadku nie będzie. No to myślę sobie, co tu zrobić? Pojechałam do Piaseczna na targi, kupiłam mu 10 kur. I teraz mam swoje jajka. No. A pan co? Ja się każę w paczkę włożyć i do pani wysłać. To już nie do Piaseczna po towar. A ja mam swoje jajka teraz, bo i nie mam salmonelli. A pan co ma? Nic. Wydmuszki po świętach. Oj, z nim nie można do... On zawsze ma gotową odpowiedź, no. Taki mądrala. W ogóle, proszę pana. Po co pani tyle psów, po co pani tyle kotów? A co to pana obchodzi? Zobaczy pan po śmierci, co było ważniejsze. Miłosierdzie. Czy koty, czy... Pieniądze. Czy... Koty, to czy pan wie, że teraz jest moda w biurach? Wszędzie kupują kota? Po Clintonie to wzięli chyba. Nie wiem po kim, ale jak się go głaszczę, to stresy wszystko. Proszę pana, że mnie się pan nie patrzy, bo... Po co zresztą chłopu uroda? Taki rzadki brunet.
łyżkami jeść w takim razie, jak rzadko. Proszę Państwa, z nim nie mogę nigdy dojść do ładu. Czy mam jeszcze coś zaśpiewać? A co? Bo kocham Cię. Proszę nie podpowiadać. No wiem co. I co jeszcze? Laleczkę. No, wie pan, no niech pan przestanie, no. Już po maturach, to już wolno podpowiadać. Naprawdę, co mam zaśpiewać? Oj, to może pan zaśpiewa, bo ja nie znam tej piosenki. Co z mojego repertuaru? Przyjdzie czas? Tak. 40 kasztanów, proszę pisać i notować. I co jeszcze? 16 lat? W takiej sukni nie wypada. Chyba, że się przebiorę. Serenatę. Oj, panie Januszu, no to grajmy po kolei o miłości. Józek, Józek. Które wyszło z rana.
Jezus.